Drodzy Państwo, będziemy rozpoczynali, już zapraszam wszystkich do stolików. Przepraszam, że troszkę opóźnia się nasze rozpoczęcie spotkania, ale trochę temu winna wystawa, którą bardzo żeśmy zresztą przeżyli, Pamięć roślin w Białej Synagodze w Sejnach. Ale już jesteśmy tutaj i witam bardzo serdecznie naszego gościa, Agnieszka Żuławska-Umeda jest z nami. Witam. To gość szczególny, długo wyczekiwany i wiele nici łączących Sejny, Miłosza, Krasnogródę i z rodziną Umeda, i z haiku, i z tymi tradycjami, które objawią się, myślę, tego wieczora też. Zauważyliście Państwo na początku, że burmistrz Sejn, Arkadiusz Nawalski, którego też witam bardzo serdecznie, przywitał naszego gościa pięknymi kwiatami, a to nie jest przypadek, bo nie wiem, czy Arku byś się zgodził, ale mógłbym cię nazwać uczniem Yoshiho Umedy, czyli człowiekiem blisko związanym z rodziną, z mężem Agnieszki Yoshiho, który sam w sobie jest niezwykłą, był niezwykłą postacią, zresztą doczekał się nawet biografii po polsku z jego życia. Japończyk, który związał swoje losy z Polską i stał się legendą Solidarności. Stał się człowiekiem, który położył wielkie zasługi w zdobywaniu maszyn powielaczowych, druku do pism podziemnych, do podziemia, zaangażowany w Komitet Obrony Robotników i wiele innych wspaniałych rzeczy. I prawdę powiedziawszy, ja z Agnieszką spotkałem się właśnie wtedy, w tamtym czasie, w ich domu w Warszawie, do którego zaprowadził mnie Andrzej Miłosz, który przyjaźnił się z domem, przyjaźnił się bardzo z Yoshiho. Andrzej, czyli brat Czesława, którego też z przyjemnością tutaj wspominam, bo będziemy wkrótce zarówno gościli jego córkę, Joannę Piekarską-Miłosz, poetkę, której tomik wydaliśmy, ale przy tej okazji też będziemy odsłaniali w tym miejscu, w Dworze Krasnogródzkim, pokój, miejsce poświęcone Andrzejowi Miłoszowi. Też tej postaci, która z rodziny i z tego miejsca nie powinna zniknąć, nie powinna być zapomniana. No to tak przy okazji tylko obecności Agnieszki go również tutaj wspominam, ale nie mówiliśmy wtedy jeszcze o haiku, chociaż już wtedy każdy z nas, mówię i o Czesławie Miłoszu, i o nas, miał ten tomik żółty, jeszcze ten żółty tomik legendarny haiku, wydane w 1983 roku, po raz pierwszy przez wydawnictwo Solineum. Wczoraj sprawdziłem, aż mnie zaskoczyło, w nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy wtedy wydawano takie książki w Polsce, po czym jeszcze było kolejne wydanie, ale to była książka, która spowodowała małe trzęsienie ziemi w naszym życiu kulturalnym. Znaliśmy tradycję haiku może nie tak blisko wtedy. No, książkę przetłumaczyła, te haiku przetłumaczyła Agnieszka Żuławska-Umeda, zapatrując tam bardzo ciekawym wstępem zresztą. I to był też powód, że wielu poetów czy pisarzy polskich głębiej się tą tradycją zainteresowało. Sam Czesław Miłosz, mamy tu jego tomik haiku, był tłumaczem haiku i też jej popularyzatorem. Jak oceniasz jego tłumaczenie? Tak na marginesie spytam cię, Agnieszko, jako znawczyni tematu, jaki masz stosunek do tych przekładów miłoszowych? Pan Czesław sam we wstępie napisał, jaki on przede wszystkim ma stosunek do tych haiku, zaznaczając, że
tłumaczył je z angielskiego i że to jest jego własna interpretacja japońskich i anglojęzycznych haiku. I przepiękne są te wiersze, bez względu na to, czy odpowiadają oryginałowi, no ale to jest też wolność tłumacza i prawo przekładu literackiego, że nie musi być na szczęście dosłowny i zgodny co do joty z oryginałem. No bardzo piękny i bardzo piękny wstęp. Te haiku obejmują również utwory amerykańskie, nie tylko japońskie. I nie wiem, nie pamiętam, czy pan Czesław Miłosz sam też pisał haiku swoje własne. Nie pamiętam, czy tu jest coś, tutaj nie ma. I nigdy w takim, próbował, wiesz, trzywersowym może rytmie, chociaż są takie wiersze, ja je nazywam świetlistymi, które bardzo są bliskie mojemu, może troszkę więcej wersów, ale bardzo z ducha haiku. Na pewno ta tradycja na niego wpłynęła. No tak, bo wydaje mi się, że on się znalazł w antologii haiku polskiego, które redagowała Ewa Tomaszewska, anglistka zresztą, z bardzo ważnym takim wstępem o wpływie kultury japońskiej na polską, na malarstwo, na poezję. I właściwie ta książka, nie wiem, czy widziałeś. Tak. Też Lidia robiła okładkę i oprawę graficzną. Lidia Rozmus. Mhm. Która miała tu być w ogóle z nami, tylko zachorowała. No właśnie, wiem. Dzwoniłam wczoraj. Tam się znalazł, ponieważ to jest antologia, chronologicznie ułożone wiersze rozmaitych poetów, między innymi Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej, Białoszewskiego, Grochowiaka, tak. Wszystkich poetów, którzy, zasada była taka, że nie trzeba było nazwać wyraźnie swojego utworu haiku, chociaż i takie są, a nie podobne do haiku, ale odczuć, że autor miał na myśli haiku i chciał je napisać. I to wystarczyło, żeby się w tej pięknej, bardzo ważnej antologii znaleźć. Tu będziemy gościli pod koniec lata Ryszarda Krynickiego, który też jest spadkobiercą tej tradycji, napisał cały tom haiku i jak wiemy, bardzo mało teraz pisze i rzadko pisze. I chyba nawet jest taki jego wiersz, z którym on w którymś momencie, no bo haiku zawsze mu się kojarzyło z oszczędnością słowa, z milczeniem, kiedy odkrył, że Issa, jego ukochany poeta, napisał kilka tysięcy haiku. Więc Ryszard był lekko przerażony wtedy. Ale to może o tym jeszcze powracamy, jak to się przekłada właśnie na taką intensywność pisania. Bo sama w tym bierzesz udział i o to będę cię też dopytywał. Drodzy Państwo, takim kolejnym pretekstem do tego spotkania jest ta książka, którą dzisiaj Państwu oferujemy, naszych przyjaciół z wydawnictwa Austeria, przygotowana przez Agnieszkę Matsuo Basio i jej przekłady z komentarzami i z bardzo piękną oprawą graficzną, naprawdę unikalną. To edytorsko jest po prostu niezwykła książka już. Poza wszystkim innym, Agnieszka przed spotkaniem wspominała, że to jest dar Jerzego Leskowicza, tego człowieka, który zbierał drzeworyty japońskie i pierwsze kopie tylko, utworzył fundację i ofiarował po prostu w wydawnictwu możliwość publikacji tych drzeworytów. Także
Bardzo zachęcam, żebyście Państwo nabyli tą książkę. Natomiast nasza opowieść będzie taką opowieścią, która chciałbym, żeby przeprowadziła nas przez ten niezwykły żywioł, tajemniczy żywioł haiku, bo za tym krótkim, małym wierszem kryje się wiele tajemnic, wiele uwarunkowań filozoficznych, teologicznych, literackich, kulturowych, do których często nie mamy dostępu. Natomiast Agnieszka jest tą osobą i nie znam w tej szerokości geograficznej osoby, która by głębiej była wtajemniczona w całe to dziedzictwo, jak właśnie Agnieszka. Więc korzystając z tej obecności, chcę, żebyśmy taką wędrówkę wspólnie odbyli, odczytując tutaj wspólnie jeden z poematów Ręga, przetłumaczony przez Agnieszkę na język polski, autorstwa Matsuo Basio, i przy tej okazji opowiedzieli o wszystkich kontekstach tego fenomenu literackiego. Ale zanim byśmy to rozpoczęli, to chciałbym jeszcze, przedstawiając Ciebie, Agnieszko, naszym gościom, zapytać, jak to się stało, że Ty jesteś w tym miejscu życia i tworzenia, w którym jesteś. Bo z jednej strony znamy Cię jako japonistkę, autorkę takiego studium doktorskiego, jak ta książka o poetyce Matsuo Basio, i mogłaś wybrać karierę akademicką, profesorską, bycia japonistką. Natomiast przyjeżdżasz do nas z pustelni mazurskiej, jesteś praktykującą autorką haiku. Dowiadujemy się od Ciebie, że istnieje w ogóle polska szkoła haiku, że dokonałaś szalonych wyborów w swoim życiu. Troszkę mi się przypomina, jak piszesz o Basio, że on miał taki moment, w którym też mógł być takim klasycznym, uznanym w Edo, w ówczesnej stolicy Japonii, dzisiejszym Tokio, poetą, a on stał się tym Fukiu? Furiu. Furiu, czyli tym szaleńcem bożym, który porzucił całe to życie, karierę, ustatkowaną pozycję zawodową i stał się takim na pograniczu żebraka, pielgrzyma, wędrowca, twórcą poezji. Jak zapytałem Agnieszki, skąd ona do nas przyjeżdża, to powiedziała, że z takiej pustelni, że w jakiejś przyczepie tam mieszkasz. Ale opowiedz troszkę. Nowej pustelni. Muszę mieszkać w przyczepie kampingowej. Nie mogę się do tego przyzwyczaić jeszcze, chociaż już 2 tygodnie minęły, bo mi jest za ciasno. Nie, żartuję. Jak tylko stanę w drzwiach tego pudła, to widać niezmierzone, bezkresne łąki, które się łączą z niebem, na których leżą chmury zwaliste, i to wynagradza mi wszelkie niewygody tego tymczasowego domu. Chociaż z drugiej strony bardzo się cieszę, dlatego że określenie domu tymczasowego to jest określenie właśnie pochodzące z czasów Basio, a nawet wcześniej, ze średniowiecza japońskiego, kiedy panowały bardzo niesprzyjające warunki do życia i wojny domowe ciągnęły się przez kilka wieków. I wielu ludzi, żeby poczuć w ogóle wolność życia, wybierało życie w wędrówce. I nazywali swój dom, to naprawdę się nazywało, jak się nazywa, taki ślimak, tak, który wchodzi do muszli cudzej. Aha. Jest po polsku też taka, aha, nazwa. Mhm. No w każdym razie
Po japońsku właśnie ten ślimak się nazywa kariyado, to znaczy pożyczony dom, tak, tymczasowy dom. Więc to wszystko się zgadza. Chociaż jestem coraz starsza i nie wiem, jak długo jeszcze będę miała siły tak żyć, ale mam nadzieję, że znajdę jakąś pustelnię na uboczu świata i będę mogła tam się zażyć. Niemniej wracam często do Warszawy, do domu, gdzie oprócz mnie mieszka 11 osób, to znaczy moje dzieci z rodzinami i z wnukami. Wszyscy już są bardzo duzi. No i to też jest przyjemne. Ale to życie polega na czym, powiedz? Bo tu pokazałaś mi na przykład, zobaczcie Państwo, jest taki kwartalnik, czyli 4 razy w roku ukazujące się pismo. Nie, co miesiąc. Co miesiąc, przepraszam, miesięcznik, w którym publikowane są nowe haiku. Tak, tej szkoły, do której ty należysz. Możesz słowo o tym powiedzieć? Tak. Od dawna właściwie, może od 90. lat prowadziłam tu i tam coś, co się nazywało warsztatami haiku. To znaczy zasiadaliśmy razem i pisaliśmy haiku według zasad klasycznego haiku japońskiego. I uczyliśmy się, to było chyba najbardziej dla nas bolesne, wielkiej pokory w tym pisaniu i tworzeniu. I koło 2010 roku okazało się, że można stworzyć taką stałą szkołę. Znaleźliśmy jakieś miejsce w Warszawie, najpierw w księgarni Tarabuk, potem w innych miejscach. Zbieraliśmy się tam raz w miesiącu, tworzyliśmy haiku. No i podjęłam się takiej trochę szaleńczej pracy, którą, no wszystko było jakby darowane, więc w ogóle o pieniądzach nie było mowy, ale to szaleństwo tej pracy polega na tłumaczeniu tam i z powrotem, to znaczy zbieramy się, jesteśmy Polakami, którzy wyrośli w kulturze europejskiej, polskiej, mało tego, często romantycznej, a często małopolskiej, przepraszam, młodopolskiej, więc inne mamy motywacje i co innego powoduje drżenie serca, a tymczasem musimy, siedząc razem, uczyć się pisać bardzo surowych utworów, o których Japończycy mówią, że nie są poezją, tylko są szkicem rzeczywistości. No i jest jeszcze dużo innych zasad, które ograniczają nasze wyrażanie siebie w haiku. Przede wszystkim to, że siebie nie wolno wyrażać i to jest główna trudność, która nam towarzyszy ciągle, bo chcemy siebie pokazać w naszej twórczości, a tymczasem nie wolno tego robić. No i ta szkoła tak trwa i ja właśnie, wracając do tej szaleńczej pracy, tłumaczę polskie haiku na japoński, trochę poprawiając, bo jeżeli bym to zrobiła dosłownie, to w ogóle nikt w Japonii nie wiedziałby, co z tym zrobić. Wysyłam do Japonii, właśnie do tego czasopisma, gdzie jeszcze od 2007 roku jest jedna pani, która się zbliża do setki. Ale oni długo żyją i w świetnej są foremce. Często w tym wieku zaczynają pisać, prawda? Tak, późno zaczynają pisać i znajdują jakby radość życia w tym pisaniu. Ona poprawia te haiku nieudolnie przeze mnie przetłumaczone na japoński. Nie tylko pod względem językowym, ale poprawia na haiku japońskie.
To znaczy pilnuję, żeby wszelkie zasady japońskiego haiku znalazły się jednak w tych strofach. No i publikują to ona, zresztą główna redaktorka w tym czasopiśmie, i przysyła mi po swojej korekcie polskie haiku zjaponizowane. I tutaj już teraz żeśmy się do tego przyzwyczaili i właściwie na wszyscy bardzo jesteśmy wdzięczni, ale na początku byliśmy oburzeni. Jak można stworzyć haiku, w którym może jest tylko jedno słowo z oryginału, na przykład. Czy to moje haiku? Gdzie tu jest moja myśl? Moja wyobraźnia, moja filozofia, mój sposób patrzenia na świat. A tu nie ma, bo nie ma mnie. No i tak to się ciągnie. Czyli to jest tłumaczenie tam i z powrotem. Ja się bardzo dużo z tego uczę i ciągle chcę, tylko już nie, chyba nie zdążę w tym życiu, napisać książkę o różnicach kulturowych w sposobie wyrazu, a przede wszystkim w sposobie widzenia i w sposobie patrzenia, jeżeli czujemy jakąś w tym różnicę, między patrzeniem Polaka na świat a Japończyka. W japońskim języku jest chyba co najmniej pięć słów, które mówią o patrzeniu. Każde z tych słów jest zapisywane innym ideogramem chińskim, no bo z Chin przyszło pismo do Japonii. I taki najprostszy znak, no ciekawe jest właśnie to, że tam jest i patrzenie oględne, że tak powiem, które jest wyrażone takim obrazkiem, że jest oko na nóżkach ludzkich, czyli po prostu używamy oczu. Jest taki znak, który oznacza, tak jak się mówi po polsku, opatrzeć ranę albo doglądać kogoś, to znaczy z takim pochyleniem i troską patrzenie i szczułością patrzenie na rzecz. No i to jest taka łapka i oko na nóżkach. Ręka, która jakby dopełnia to patrzenie, czyli jest jakaś w tym troska i czułość. Jest też patrzenie, taki sposób patrzenia, które się opisuje ideogramem, który ma, no bo zawsze to klasyczne patrzenie, czyli oko na nóżkach jest w tych ideogramach. I z prawej strony jest skrzydło dużego ptaka i to ma sugerować sposób patrzenia na rzeczy, tak jak patrzy na nie na przykład bocian. To znaczy bardzo konkretnie i bardzo uważnie i dostrzegając najdrobniejsze pyłki, które w rezultacie są dla jakiegoś obrazu najważniejsze. Tak, więc takie patrzenie. Żona się nie albo jakiś robaczek. I jest jeszcze patrzenie, które jest zbudowane, to znaczy ideogram zbudowany jest z patrzenia i modlitwy albo kontemplacji. Więc to jest takie patrzenie bardzo głębokie, kiedy się jest sam na sam z obiektem naszego widzenia i to jest też obiekt w haiku, bo haiku się tworzy, tak mówiąc najkrócej, się tworzy samo wtedy, kiedy stoimy spokojnie naprzeciwko obiektu, który chcemy opisać, ale my jesteśmy przodem do tego obiektu, ten obiekt jest
przodem do nas i my nie znajdujemy się w polu tego obiektu, tylko na zewnątrz. I dlatego nie ma nas tam. Jesteśmy o tyle, o ile używamy słów, które zapisujemy, bo bez naszej rzeczywistej obecności nie byłoby haiku. I to wystarczy, żeby pokazać, że ktoś jest obecny, ale nic więcej. I to spojrzenie pełne kontemplacji czy modlitwy polega na tym, to zobaczyłam u jednego z nauczycieli właśnie tej szkoły, która się nazywa kudzu, to jest taka roślina pnąca się, płożąca się po ziemi z białymi kwiatami albo różowymi i listkami w kształcie serca. I też kudzu chyba się nazywa, przy łacińskiej nazwie jest słowo kudzu. No w każdym razie ten nauczyciel, mówił, że trzeba się zatrzymać, że zatrzymanie kroku i patrzenie jest bardzo ważne i wobec tego rzeczywiście się musimy zatrzymać, ale nie tylko stopy, ale w ogóle zatrzymać bieg życia, to znaczy zatrzymać myśli, to co mamy załatwić, wyobrażenia, co zaraz będzie, co czy za pół godziny nam ucieknie pociąg, czy nie. Zatrzymać się naprawdę i wtedy możliwe jest po prostu zjednoczenie, to za dużo powiedziane, ale odebranie tego przedmiotu naszego patrzenia, obiektu naszego patrzenia w taki sposób, że on się wyrazi w słowach. Bardzo oszczędnych, bardzo ubogich, żenująco prostych, także czasem to się wydaje bardzo nudne, bo jest oczywiste. I tam nie ma żadnych gier słów, nie ma żadnych zakamuflowanych rzeczy, chociaż pisze się owszem tak, żeby ta rzecz widziana wprost w rzeczywistości miała jednak swoją głębię symboliczną. Tak? Niekoniecznie symboliczną, ale jeszcze drugie albo trzecie nawet dno. Więc to z jednej strony jest bardzo proste i podobno dzieci najlepiej piszą haiku, bo nie mają w głowie, nie mają głowy zaśmieconej poetyką. Ale jednak nawet w takim bardzo prostym haiku poprzez dobór słów, bo różne można wybrać słowa, ich brzmienie, długość albo krótkość, melodyka, haiku, to wszystko ma znaczenie, więc wybór prostych słów też jest ważny. Poza tym jest taka zasada generalna, że haiku służy do tego, żeby powiesić je w tokonoma. Tokonoma to jest taka wnęka w japońskim pokoju, gdzie ustawia się dekoracje w zależności od pory roku, od tego, kto ma przyjść, żeby coś mówiły więcej, właśnie tak jak haiku. I haiku albo tanka, albo jakaś złota myśl często wiszą w zapisie takim bardzo kaligraficznym w tokonoma. I wobec tego nie może to być haiku, które nas dołuje, bo w tokonoma są rzeczy, które nas podnoszą. I nie może to być haiku, który mówi o rzeczach bardzo cielesnych, bardzo erotycznych, o rzeczach krwawych, o śmierci, o złu. Nie, ma nas podnosić, tak? Mamy się nim zachwycić. Ten, kto przyjdzie do tego domu, ma coś znaleźć dla siebie w haiku, dlatego trzeba uważać,
nie każde haiku należy traktować jak haiku, tak? No, ty już nas kawał drogi zaprowadziłaś w głąb tradycji haiku. To może przejdziemy do tego poematu. Ja będę czytał, a Agnieszka prosił o komentarze czy rozświetlanie nam kontekstów. Utwór się nazywa Letnia noc, czyli jesteśmy latem, ale to chyba jest czerwiec tutaj, prawda, w poemacie. My jesteśmy teraz w połowie lipca. To jest, zdaje się, połowa lipca, to jest ten czas w tradycji buddyjskiej, kiedy wspomina się zmarłych. Prawda? Mhm. Takie nasze zaduszki, tak właściwie. Mhm. No więc przywołujemy tutaj tych Miłoszów i innych z nami. I utwór z roku 1694 poprzedza proza wprowadzająca. Napisane dzisiejszej nocy przez Shiko. Shiko, pseudonim Yabanshi, co znaczy mistrz zasiadający przy topornym stole. Każdy twórca haiku ma jakiś pseudonim, taki właśnie skrywający jakieś znaczenie. A jaki ty masz pseudonim? Powiedz do mikrofonu. Kudzu. To ma dwa znaczenia. Kudzu. Tak. To jest ta roślina, o której wspomniałam. A drugie znaczenie to jest odpadek albo śmieć. Bo przyszłam do tej szkoły zupełnie, to było w 2007 roku, mimo swoich tłumaczeń, ale naprawdę byłam zupełnie zielona i dopiero zaczęłam się dowiadywać i własnym ciałem doświadczać, co to jest haiku. To może potem opowiem. Tego wieczoru 16 czerwca brodzimy po kałużach, a księżyc na wschodzie wznosi się wysoko nad poszarpanymi grzbietami gór. Nasze kimona chłoną wilgoć jesieni znad jeziora Biwa. Tak więc przyjdzie nam wspólnie spędzić ten dzisiejszy wieczór. Z założenia nie wyznaczono miejsc dla bardziej dostojnych i dla mniej szacownych gości, a chociaż tylko niektórym podawano sake, każdy znał swoje miejsce i uszanował porządek. Co to jest za sytuacja, Agnieszko? Mamy jakiś podmiot zbiorowy, my, jakieś miejsce, w którym jest jakiś ustalony porządek. Czy mogłabyś objaśnić ten kontekst, dlaczego oni się zbierają w jakimś wybranym miejscu i dlaczego to jest liczba mnoga tutaj? Wspomniałeś, że Basio wędrował, prawda? A te wędrówki miały na celu właśnie zbieranie uczniów i prowadzenie szkoły. I ta szkoła, czy zajęcia szkoły, które wyrażały się właśnie wspólnym tworzeniem ręku, bo to była główna twórczość również Basio. Musiał się znaleźć jakiś uczeń, który ma dom, tak? No i który ma trochę pieniędzy, który mógłby przyjąć większe towarzystwo, bo tu ich jest chyba 6. No, może nie takie duże. I na pewno Basio tu wędrował znowu między zachodnią Japonią, między swoimi rodzinnymi stronami, a Kioto już nie pamiętam, w którym miejscu świata to się odbywa. Niedaleko Biwa. Prawda? To znaczy koło Kioto, niedaleko jego rodzinnych stron, w takim Ueno, w dawnej prowincji Iga, więc też w zachodniej
Japonii. To jest przepiękne jezioro zwane Morzem Zachodniej Japonii również. I tam Basio się zatrzymał. Tam też się zatrzymał na zawsze, bo tam jest jego cmentarz, jego grób. No i właśnie zebrali się, zbierali się jego uczniowie, no bo pocztą pantoflową lub jakąś inną, po prostu pocztą. Wszyscy dostawali zawiadomienia, że należy się zebrać i razem ułożyć ręku. Mógł być podany temat, mógł być podany tytuł, chociaż tytułu nie bywało, bardzo rzadko. Raczej się nazywało ręku od pierwszego wersu, pierwszej strofy. No i oni w wolności się zbierają, więc bardzo swobodnie. Tam niektórzy się kładą na trawie. Jest trochę mokro, no bo czerwiec to jest pora deszczowa w Japonii. Tutaj jest chyba według słonecznego kalendarza czerwiec. Aha. I kto wie, czy według księżycowego, naszego. Czyli dawnego, nasz jest słoneczny, a księżycowy mógł być właśnie lipiec, już nie wiem jak to, teraz nie pamiętam jak to idzie. W każdym razie mokro jest rzeczywiście. Chodzą po kałużach. Pada często, po kałużach chodzą, bo ciągle leje, pachnie wilgocią, w domu pachnie stęchlizną, bo wszystko jest mokre i to długi miesiąc. Zbierają się i mają różne wyobrażenia co do tego, jaką strofę stworzą i w jakim porządku usiądą. Jeszcze może nie wiedzą, bo porządek jest ustalony. Na przodzie siada, przodem do wszystkich zasiada gospodarz i też na przodzie, a niekiedy z tyłu samego zasiada sekretarz, który ma zadanie zapisywania haiku poszczególnych strof w ręku. I jest miejsce takie bardzo godne dla gospodarza. Czyli gospodarzem jest na przykład właściciel właśnie domu. I tu jest pan Suganuma to chyba. Tam. I mistrzem oczywiście jest Basio, więc siedzi na początku. I parami po dwóch, w dwóch takich kolumnach zasiadają uczniowie. I kolejność idzie tak trochę na skos między tymi rzędami. Na krzyż, na skos i potem wraca. Nie tak, że lewy i prawy po kolei mówią, tylko właśnie tak trochę jakby z oddali. I każdy zna swoją kolej, no bo to ręku, są różne ręku, 100-strofowe, 44-strofowe, 36-strofowe, 12-strofowe, tak jakby pół tego 36-strofowego. Te są 36-strofowe, najczęściej spotykane, jakoś bardzo ulubione przez szkołę Basio. Między innymi dlatego, że nazwa, że termin określający 36 strof brzmi kaseng, a to znaczy pustelnik, który układa pieśni, czyli poezję. To jest z chińskiego takie słowo, więc kaseng to jest 36 strof. No i właśnie. Idziemy dalej. Idziemy dalej, oni już zasiadają. Zasiadają. Tak, każdy na swoim miejscu. To tu, to tam ludzie kładli się na trawie, aby zażyć wieczornego chłodu, ciesząc się widokiem dalekich równin i gór. Nawet tacy, którym zdarza się ciekawie opowiadać różne historie,
nie starali się oczarować swoją elokwencją innych, ani nie pragnęli za wszelką cenę popisać się sztuką wymowy. Poddając się okolicznościom, jak rzęsa wodna nurtowi rzecznemu, zachowywali się swobodnie, jak przysłowiowe ryby przywrócone wodzie. Nasz kochany mistrz, po czterech wiosnach i jesieniach spędzonych w szałasie w Fukugawie, w tym roku, w czerwcu, po długiej wędrówce majowej, nawiedził groby rodziców wśród gór w rodzinnym Iga. Powędrował potem w okolice Kioto, by zatrzymać się na wzgórzu Saga. Nie zbaczał z drogi tym razem, by zakosztować chłodu w świątyni Kamo albo w klasztorze Gion. I chociaż zamierzał doczekać w tych górach jesieni, trudno było mu zapomnieć owych cudownych, jedynych w swoim rodzaju chłodnych bryzach znad jeziora Biwa. Tu chcecie, Agnieszko, zapytać, bo to mówi jego uczeń, ale właściwie doskonale wie, gdzie mistrz wędrował. Czy to było tak, że te jego wędrówki były już przedmiotem takich opowieści, gdzie on jest, co się z nim dzieje? Nie tylko opowieści, ale uczniowie, no bo przypominam, że jest hierarchia w szkole i w ogóle wszędzie była, tak? Były stosunki feudalne między ludźmi. Między dwojgiem ludzi też. Wiedzieli, gdzie jest Basio, bo każdy z nich jakby uważał się w jakiejś części odpowiedzialny za losy swojego nauczyciela i każdy był w każdej chwili gotów się nim zaopiekować. On tam w Saga był u swojego ucznia, który się nazywa Kiorai, który też bardzo piękne haiku pisał, był lekarzem i nawet zostawił Basio taki dziennik Saga, bardzo ładny, który nie jest jeszcze wydany, ale przetłumaczony. Przez 3-4 mile mężnie znosił upały, by wreszcie tutaj wstrzymać swój pojazd, a były nim jego własne łapcie o słomianych podeszwach. Dzisiejszego wieczoru gospodarzem spotkania obraliśmy pana Suganume. Czy to mnich buddyjski, czy laik, nie było wiadomo. Zakładając, że to laik, wyglądał na mnicha. Więzy między nami a gospodarzem Suganumą były tak płytkie, że porównać je można do młodej sosny, która zasadzona w piaszczystym brzegu rzeki płytko zapuszcza korzenie i w każdej chwili może być podmyta. Z jednej strony domyśla się uczeń, że to mógł być mnich buddyjski i chcecie zapytać właśnie, bo tu jak sobie wyobrażamy takiego wędrownego poetę, to mogły się jego drogi też z mnichami buddyjskimi krzyżować. Czy te związki haiku poetów z buddyzmem były silne wtedy? Były silne w ogóle związki kulturowe z buddyzmem i twórcy, zarówno mistrzowie herbaty, jak i sumije, jak i literatury. Każdy z nich miał sposób życia, właściwie świadczył przynajmniej do połowy o jego buddyjskich preferencjach. To znaczy nie jadał wszystkiego, miał posty, ubierał się trochę po mniejszemu, miał na głowie taką czapeczkę czarną, często był ogolony, ale nie znaczyło to, że jest mnichem i należy do jakiegoś zakonu, tylko po prostu wybierał życie surowsze, może prostsze, samotne niekiedy. I to właśnie o tym mówi Siko, który pisze wstęp, że Suganuma nie wiadomo kim był, bo wyglądał trochę jak mnich, a trochę jak świecki.
Ale z drugiej strony podejrzewa go o to, że on nie jest za bardzo zagłębiony. Ten gospodarz, tak. Dlaczego się... No bo gospodarz, bo ma swój dom, pewnie miał w tym domu rodzinę dużą, pewnie był bogaty, skoro mógł przyjąć ich wszystkich i miał duży dom. No to kłóci się to z mnisim sposobem życia. Czyli był płytko zapuszczone, miał korzenie i w każdej chwili może być ta sosna, do której go porównuje uczeń, podmyta. Bo wiadomo, że jeśli nie zapuści korzeni głęboko, drzewo dorodne z niej nie wyrośnie. Jednym słowem, nie znalazł w gospodarzu nic, co mogłoby przyciągać ludzi. Potraw bez smaku nikt jadać nie będzie. Ludzie, którzy od lat tęsknili za mistrzem, zwracając się ku niemu, udawali, że nie pamiętają twarzy. Lecz ich zarumienione oblicza zdradzały wewnętrzną radość i odruchowo przyjmowali postawę, jak przysłowiowy księżyc, który odwracał się na pianie koguta. Słysząc, że nasz kochany mistrz wyraził życzenia, aby w porze, kiedy wznosimy modły za duszę naszych przodków, udać się w rodzinne strony, ja, Shiko, postanowiłem szukać gospody w Ise, by wyjść mu naprzeciw, kiedy nastaną późnojesienne ulewy. Czy to zawsze było tak, że mistrz, że Basio podróżował z uczniem, nie był sam? Jak? No wtedy już tak, bo wyprawiając się na północ, Basio miał 50 lat. Nie cały, bo w ogóle żył 50 lat. Właśnie. To jest, już jesteśmy w jego końcówce, tak, w końcówce jest, życia. I to jest 90. Czwarty. Czwarty, no więc to jest ostatni rok jego życia. On mówił przez długie lata przed swoją śmiercią, że jest starcem. Tak, 50-letni. Czyli od którego roku zaczął mówić, że jest starcem? No, od dziennika no, zaraz przez Wichrowe Pola. Mm-hmm. Że jest starcem. Samych staruszków tu widzę. Mm-hmm. My, poeci ze szkoły Basio, jesteśmy jak perkozy z nad jeziora Biwa, które zdają się na los, budując pływające gniazda. Przychodzi czas, że w różne kierujemy się strony, nie wiedząc, czy przyjdzie nam jeszcze spotkać się przy wspólnej kompozycji. Zeszłoroczny wieczór snem nam się wydaje, przyszły rok jeszcze daleko przed nami. Pewna jest tylko dzisiejsza noc i ta jedyna w swoim rodzaju uczta, która zacznie się dla nas za chwilę. Czy to zawsze nocą się odbywało? Nie. 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 Mhm. W dzień, w czerwcu, w porze deszczowej jest potwornie gorąco i potwornie wilgotno i trudno w ogóle żyć, bo wychodzi się i natychmiast człowiek jest mokry od stóp do głów, spocony, nie z powodu deszczu. No i czekają dlatego do wieczora i tu rozkoszowali się chłodem, leżąc na mokrej trawie, dlatego że byli bardzo zmęczeni po upalnym, wilgotnym dniu. I ostatnie zdanie tej i prozy wstępu. Jakże więc możemy być pewni, że nasza dzisiejsza, jedyna w swoim rodzaju wieczorna biesiada odbędzie się zaraz? A gdyby przypadkiem ktoś upił się i usnął, pożartuje z nim trochę, mówiąc, że nie podają tu wody między karniakami. Co to znaczy? No, jak ktoś się późno przychodzi, to musi wypić karniaka. No tak. I jeszcze jednego, i jeszcze jednego. Nie podają wody, tylko sakę. Czyli gdyby oni się upili wtedy, to by trzeba było następnej nocy doczekać. Chyba tak. Czyli piszemy haiku na trzeźwo? Raczej.
trochę można wypić, bo wtedy lepiej wszystko idzie. Tak. Kieliszeczek. Może dostawali takie kubeczki, już nie wiem. Tak. Może raczej kubeczki, nie małe. No i zaczynamy poemat. Pojawiają się pierwsze trzy wersy autora Basio. Jakbyś mogła powiedzieć o tych trzech pierwszych wersach, bo to jest chyba hokku, prawda? Czyli taki matecznik haiku, prawda? Właśnie. Bardzo jest ciekawe to, jak my piszemy haiku, to właściwie najczęściej piszemy strofę 5-7-5 należącą do ręku, ale dalej, gdzie możliwe są różne opisy, mówienie o sobie i zupełnie inna konwencja. Natomiast to ta pierwsza strofa złożona z trzech wersów, ale przecież zapisywali to w jednym wersie. Zapisywali to tak, ja teraz nie mam ilustracji do tego, nie mam. Kaligraficznie? Tak, tak, no tak, ten sekretarz pisał pędzlem, prawda, więc to leżało tak i pisał od prawej do lewej. Pisał wers, no najpierw musiał napisać ten wstęp, tak, przedmowę. Potem pisał wers i na końcu wersu było imię. I przez sześć pierwszych strof, w których występują wszyscy poeci chyba, bo ich jest sześciu, to imię jest zapisane w całości, czyli dwoma znakami, pod wersem, pod całym, przepraszam, całą strofą zapisaną w jednej linijce. Tak powiedziałam? Nie. Tak, tak. Cała strofa jest zapisana w jednej linijce. Natomiast jak się już powtarza autor, to jest zapisany tylko drugi znak z jego imienia. I należy się domyśleć, o kogo chodzi. To letnia noc, pękła zasłona, świta, wszystko jest chłodne. Basio. To jest taki temat zadany przez mistrza? To znaczy, haiku samo w sobie mówi o tu i teraz. Partykuła, która kończy ten pierwszy wers, to letnia noc. Dlaczego tam zapisałam coś w rodzaju pytania? Dlatego, że ta partykuła jest ja, natsuno yo, ja. Ta partykuła jest zarazem pytajnikiem, jak i wykrzyknikiem. Więc co to za noc? Czy to jest w ogóle noc? Takie pytanie może być postawione tu. No i są w tej letniej nocy. Tak już się zaczyna noc. I pęknięta zasłona to jest bardzo piękne określenie języka japońskiego na kończącą się noc, bo mówi się, że noc się jakby otwiera, rozsuwa i zza tej nocy, jak kotara albo jakaś zasłona, i zza tej zasłony wychodzą jeszcze nie promienie, ale pierwsze światło słońca. Także jakby się rozdziera ta zasłona i wychodzi brzask. No to, to jest ta pęka. Pęknięta. Pęka zasłona noc. Świta. Wszystko jest chłodne. I wszystko jest chłodne. I to jest jednocześnie doznanie nie tylko obrazu, ale też dotyku, prawda? I dotyku chłodu. Tu właściwie dzisiaj powiedziano by, że zastosowano dwa kigo, bo chłód należy się tylko w lecie.
latu. Tak? Nie ma chłodu w zimie, jest zimno, a nie na jesieni, bo też już może być zimno, a chłód, zbawienny chłód, zapisany bardzo pięknie poprzez wodę i pałac, czyli jakby pałac oblany wodą, potokiem. Tak jak my tu mamy w tej piwnicy tak, teraz, prawda? To jest zbawienny chłód. I to się wszystko odbywa teraz. Tak, jeszcze jest ten chłód, chociaż pęka zasłona nocy. Jest noc, jest lato, które wiadomo, że jest upalne, strasznie upalne, ale teraz jest inaczej. Coś pęka i coś nowego się, zupełnie nowego zaczyna. I właśnie jest ten chłód, który możemy odczuć na wskroś. Jeszcze dopowiedz, co to jest Kigo. Aha, tu masz taką zaczarowaną książeczkę. Jedną z zasad haiku jest użycie pewnego słowa, w którym się kryje cała to wszystko, co my nazywamy poetyką, czyli nawiązanie do pory roku. To nawiązanie może być z każdej dziedziny przedmiotów używanych w lecie też. Z dziedziny przyrody, to znaczy może dotyczyć kigo kwiatów, traw, ptaków, zwierząt. Może dotyczyć potraw, które się jada tylko w lecie, stroju, który się nosi tylko w lecie, wszystkiego, co dotyczy lata. I kigo samo w sobie to słowo oznacza, ki to jest pora roku, a go to jest słowo. Więc słowo, które określa porę roku. I właściwie nie ma. Jest nieodzowne do haiku. W pierwszej strofie ręku. Aha. Tak? Czyli w haiku. Mhm. Mhm. Czyli to nie jest tak, że każde haiku musi zawierać kigo. Tylko pierwsza strofa ręku, tak? Tak, ale każde haiku jest jakby, wyobrażamy sobie, że zaczynamy ręku. Okej. Okay. Czyli to jest jednak haiku się tak kończy, właśnie tak dobrze ten gest wykonałeś, bo to jest podanie następnemu poecie, a następnym poetą zwykle jest czytelnik, którego nie widzimy, podanie mu, żeby dopełnił tę strofę następną strofą swoją, tak? Czyli ma być nieskończona strofa haiku, niedokończona, niedopisana, niewypełniona, tylko oddana jakby w posiadanie osobie, która będzie ją czytała. Natomiast to się też bierze z ręku. Natomiast skończona ilość jest kigo, tak? Jest to jakby no zamknięty zbiór. Myślę o tej książeczce teraz. Kto wie, bo zmienia się klimat, cywilizacja się zmienia, przybywają nowe przedmioty. Bo ta książeczka jest zbiorem wszystkich kigo, tak? Na każdą porę. Klasycznych. Klasycznych, na każdą porę roku. Taki słownik kigo. Słownik. Klimat się zmienia. No, rzeczy, którymi się otaczamy, też się zmieniają, zmieniamy się. I teraz, Agnieszko, następuje dwuwers, jakbyś mogła powiedzieć o tej strukturze, czyli po pierwszych trzech wersach przychodzą dwa. Tak, dwa, siedem, siedem. Siedem sylab i siedem sylab. Dlaczego tak jest? Bo ręku wzięło się z takiej długiej, w Japonii są jeszcze inne gatunki poezji, prócz haiku. Te inne gatunki poezji są starsze dużo. Sięgają VII, VIII wieku, niektóre IV. Jakoś może nawiązują do poezji chińskiej, ale bardziej wypływają jakby z ulubionego rytmu, który Japończycy mają w sercu, bo ten rytm się przejawia i w teatrze, w wielkich utworach bardzo długich,
I w kaligrafii jest rytm, którym, z pomocą którego piszemy. No we wszystkich właściwie sprawach ikebana ma swój rytm, trzy gałązki od pewnej długości, prawda, i dodane do tego gałązki. Ten rytm jakoś 5-7-5, 7-7 jest, widać, że jest ukochaną melodią poezji dla Japończyków. No i jest taka pieśń krótka, nazywa się to krótka pieśń, bo pieśnią nazywają Japończycy poezję, ponieważ ją bardzo pięknie recytują. Melodia jest piękna, słychać ją jak pieśń. I taka, może Państwo słyszeli o takim gatunku, który się nazywa tanka, czyli krótka pieśń japońska, albo cioka, czyli długa pieśń japońska. I ta krótka pieśń japońska ma rytm 5-7-5, 7-7. I polega trochę jak sonet, jeżeli pamiętają Państwo, jak sonet jest zbudowany, że te górne strofy mówią o rzeczywistości, o obrazie, który widzimy, a te dolne strofy mówią o naszych uczuciach. W sonecie tak jest, tak? Już nie pamiętam, które, do której. W tanka jest identycznie. Te pierwsze strofy mówią o obrazie, który widzimy, a dwie końcowe, 7-7, wydłużone, mówią o naszych uczuciach i o następstwach tych pierwszych trzech. No a haiku ma tylko te trzy, tak? Rytm 5-7-5. Więc w ogóle ta część poezji, która mówi o nas, o naszych uczuciach, o konsekwencjach tego, o czym piszemy w pierwszych trzech strofach, odpada. I w haiku tego nie ma, ale w ręku jest jako druga strofa. Druga strofa jest jakby wypełnieniem pierwszej. To, co nie zostało wypowiedziane dokładnie, tylko bardzo enigmatycznie w pierwszej strofie 5-7-5, zostaje dopowiedziane w drugiej strofie. Strasznie Japończycy by powiedzieli, że to jest strasznie trudne nie do słuchania. Mówi okropnie, bo wszyscy już byli zmęczeni i wyszli. Mam wrażenie, że jest wręcz odwrotnie, wiesz. Czytam drugą strofę. Rosa oblewa szczodrze lotosy pod werandą. Kyokusui. Basio tym pierwszym trójwersem otworzył coś, jakbyś mogła wskazać, czy to jest możliwe, Agnieszko, co łączy ten pierwszy trójwers z tymi dwoma. Drugimi. Tak, ja jeszcze raz Państwu przeczytam całość. To letnia noc, pękła zasłona, świta, wszystko jest chłodne. Rosa oblewa szczodrze lotosy pod werandą. Pamiętajmy, że Basio jest mistrzem zaproszonym, który ma pozycję najwyższą w tym zgromadzeniu. Druga strofa należy zwykle w ręku do gospodarza. Basio mówi, że coś nowego się otwiera i mówi o tym, co jest najbardziej upragnione w tej chwili, czyli chłód. Tak? Gospodarz zaś sprowadza to, jakby ucieleśnia, co jest najbardziej upragnione. Widzimy, tutaj są lotosy całe w rosie. Lotosy, jak wiemy, rozkwitają na wodzie. Tak? Więc tuż pod werandą, jeżeli tak możemy nazwać to miejsce, bo to jest taka wąska kładka, która
jest dokończeniem podłogi w głównym pokoju domu japońskiego. Taka kładka, na którą można wyjść, przez którą ewentualnie można wejść do domu, ale zdejmując buty, bo po tej kładce w butach chodzić nie wolno. Można wyjść i właśnie usiąść i rozkoszować się chłodem, jeżeli taki jest, wychodząc z domu. Więc jeżeli pod werandą są lotosy, to znaczy tuż pod werandą jest woda, tak? Jakiś mały staw, jakieś małe jezioro. No i to wszystko jest jakby dokończeniem, co jest chłodne. Basio mówi o chłodzie, prawda? I że teraz będziemy jak drugi wers. Rosa oblewa szczodrze lotosy pod werandą. Tak, ale ta środkowa. Pękła zasłona świta, aha, wszystko jest chłodne. No, wszystko jest chłodne i to jest po prostu ucieleśnienie, zrealizowanie, ukonkretyzowanie tego, co jest chłodne. Najbardziej chłodne są lotosy oblane rosą z jeziora. I teraz wchodzi do gry trzeci poeta z kolejnym trójwersem, czyli tak jak mówiłaś, po tym stole, po jakimś krzyżu już, ale z góry ustalonym porządku, tak? Tak, taki lot trzmiela. Do niego. Oto i słowik, jak zwykle to bywało, włączył swój trel. No i ponieważ to ma być też nie tylko obraz widoczny, ale jakaś symbolika, a szczególnie tutaj widać, że zawarta jest nowa symbolika, bo to jest wiersz o poezji. Jakoś się nazywają takie poematy o poezji. Metapoetyckie, tak? Czyli jakby same o poezji. Tak, tak, o poezji. Tak, ars poetica nowej taka. Nowego jakby okresu, Basio. Nowego, który się zaczyna pod koniec życia. Tak? Ale on cały czas coś nowego zaczynał, tak. Prawda? lekkość taka, tak? Przezroczystość, lekkość. Pewna kruchość, którą on dołączył jako takie estetyczne wyrazy do tych klasycznych, które państwo pewnie już, o których państwo już pewnie słyszeli. Łabi jako ubóstwo i prostota, sabi jako osamotnienie i wyłączenie się ze świata. Jugend jako coś tajemniczego i ukrytego i wymagającego właśnie spojrzenia bociana. No to do tego jeszcze dochodzi, pod koniec życia Basio odkrył coś, co nazywa karumi i odkrył, i to było wszystko po powrocie z tej wyprawy na północ, bardzo się wtedy zmienił. Taką lekkość, którą odnajdywał, w której odnajdywał piękno, bo te wszystkie wyrazy estetyczne wyrażają, te wyrazy wyrażają piękno. Lekkość życia codziennego, na przykład właśnie przestał pisać. I nagle go zaczęły fascynować takie proste czynności codzienne. Słowa bardzo lekkie, używane w ręku. Przezroczystość takiego ręku, nie już zakamuflowane bardzo rzeczy, tylko właśnie takie wychodzące na powierzchnię. No, to, co w ogóle rozumiemy pod słowem lekkość, tak? Lekkość bycia i lekkość sposobu wyrażania się i piękno, które nie jest ciężkie, czyli bardzo tradycyjne, bardzo klasyczne, ale nowe, lekkie, przezroczyste.
Wspomnieliśmy o tym, że on do końca tworzył coś nowego. Uczniowie często mieli do niego pretensje, że się nauczyli jakichś zasad z jakiegoś okresu, a potem się dowiadywali, że idziemy dalej. Właśnie za każdym spotkaniem z naszej szkoły tu w Polsce, które mam online co miesiąc, ciągle słyszę, no przecież mówiłaś, albo przecież jest taka zasada, ale w haiku w ogóle nie ma żelaznej zasady. Tak? No to ta lekkość polega też na tym, że nie możemy się trzymać mocno jednej zasady i myśleć, że już złapaliśmy Pana Boga za nogi, tak, i go nie puścimy. I teraz na ten trójwers Gakko, oto i słowik, jak zwykle to bywało, włączył swój trel. Poeta Izen zawiązuje dwuwers: wepchnij do starej skrzyni, co łzawe i niemodne. Ta stara skrzynia jest śmietnikiem po prostu. Tutaj ten słowik, no to słowikiem może być sam Basio, tak, że on włączył swój trel, nowy trel. I też w następnych strofach jest możliwe wędrowanie po porach roku. Pierwsza strofa musi określać jedną porę roku, tę, w której jesteśmy właśnie, a następne już nie, można tak dojść do jesieni, dlatego tam we wstępie też jest mowa o jesiennym czymś, tak? Coś tak. Wietrze, coś tak. Takiego. Mm-hmm. No i właśnie... i do starej skrzyni. Stara skrzynia to jest skrzynia na starocie, inaczej mówiąc, czyli śmietnik. Tak, wszystkie te ciężkie... Co łzawe tak, i niemodne. Tak, łzawe, młodopolskie, niemodne. Czyli to jest taki gest ars poetyki, że po prostu to chowamy, te wszystkie rupiecie klasyczne starej poezji i tak dalej. Tak, i teraz mamy nowy świt, który się wychodzi z zapękniętej zasłony nocy. I wtedy Shiko wpisuje nawet chmur szarość w poświacie księżycowej, jak śnieg bieleje. No, bardzo ładne. Niesamowite. Nawet chmur szarość w poświacie księżycowej, jak śnieg bieleje. A śnieg jest bardzo czysty i nowy, i chłodny. Na co Basio po raz kolejny się włącza. Już rok podsumowany, forsę dzielą kulisi. Rok podsumowany, czyli może być tak, że podsumowany został rok zimą, zaczął się w czerwcu, czy na wiosnę nawet, bo tam jest słowik, który śpiewa wiosną. Kończy się rok, bo jest mowa o śniegu. I słusznie nawiązanie do przedostatniej strofy powinno być, czyli ten śnieg wywołuje wyrażenie koniec roku. Tak. A kulisi to? Forsy dzielą. A, forsy dzielą. Swoje dokonania. No tak, bo w Japonii jest tak, że pod koniec roku załatwia się wszystkie rachunki, oddaje długi i płaci się nauczycielom. Strasznie wszyscy biegają, zresztą miesiąc grudzień się nazywa w starojapońskim miesiąc zabieganych mistrzów, bo to nie, przepraszam, uczniowie przynoszą mistrzom, tylko mistrzowie idą do uczniów z wyciągniętą ręką i proszą o zapłatę za cały rok. No więc wszyscy się strasznie spieszą w ten grudzień.
chcąc, czując potrzebę oczyszczenia wszelkich długów, zaniedbań, niezapłaconych rzeczy, nieuregulowanych przed nowym rokiem, który ma przynieść wszystko nowe z kolei. A skoro jesteśmy przy forsie, czy w ogóle ona odgrywała, czy grano na pieniądze, że tak powiem, zdarzało się? Na pewno. Mhm. Odgrywała rolę, no bo uczniowie utrzymywali Basio, tak? Mhm. Basio nie miał swoich pieniędzy znikąd inąd, tylko z nauczania. Ale czy to mogło mieć taki charakter, że ktoś, teraz staram się powiedzieć może coś głupiego, ale nie mówię o tym akurat tworzeniu ręku, że jak coś słabiej napisałaś, to musiałaś płacić, czy coś cię tylko nie, tak, kosztowało? Ale ja myślałam, że mówisz o jakiejkolwiek innej grze, tak, nie tak, ręku. Tak. W grach, no to... To się gra na pieniądze. Ale w uprawianiu poezji nigdy pieniądze nie były stawką. Nie. Nie. Nie, nie, nie. Nie. Na pewno nie. Chociaż musieli się, były stawką w takim sensie, teraz też są, tak, że trzeba się zrzucić, żeby przy spotkaniu twórczym, spotkaniu haiku, gdzie zasiada na przykład 20 parę osób, było coś do zjedzenia. Przepraszam, to jest. Przepraszam. Tak, tak. Żeby było coś do zjedzenia i do picia, więc wszyscy się zrzucają. Ale to sami poeci, nie na poetów. Tak, nie, nie, się nie, nie. Sami poeci się zrzucają, żeby. Może sam mistrz się nie zrzuca, no tego już nie zauważyłam. Tak, zauważyłam go, że uczestnicy, to się nazywa kukai. Ku to jest strofa. Kai to jest spotkanie takiego zgromadzenia, uczestnicy takiego zgromadzenia się zrzucają na pewno. Mm-hmm. Czyli jakby Basia tutaj kończy rok i mamy kolejny trójwers Kyokusui, kolejnego poety. Jakby cennemu odyńcowi z obławy pozwolić uciec. Po tym dwuwersie już rok podsumowany, forse dzielą kulisi. Jakby cennemu odyńcowi z obławy pozwolić uciec. No to ma też, może mieć takie znaczenie, że już miało być jakaś świetna strofa, ale się rymsnęło. Bo i też tak bywa, ale w ogóle polowano na dziki, prawda, i odyniec jest bardzo cenny, bo dużo mięsa i futro, i rogi, i wszystko jest bardzo cenne i wielki żal, jak się mu da uciec, to znaczy coś się nie udaje, tak, ci dzielą forsę tam, tak. Dzielą forsę, a tutaj jeden się wymsknął, na przykład ktoś bardzo ważny, albo gdzieś się nie udało całej forsy zdobyć. Coś ucieka. Coś ucieka. I temu towarzyszy dwuwers, idzie dalej. Zejdźmy z gór. Na kamykach imiona swoje piszemy. Gako. No żebyśmy zeszli już, jeżeli to ma być dalej o poezji, tak, to żeby z górnolotnych wyrażeń, tak, z górnolotnej poetyki zejść i zostawimy wtedy na kamykach nasze imiona. To ładne bardzo, tak, na małych kamykach. Te małe kamyki stworzą ręku, tak całe ręku. Mhm. Tutaj taki tylko aneks. Bo ja już nie pamiętam, co tam pisałam 20 lat temu, no, bo każdą strofę miałam obowiązek przed panem profesorem Wiesławem Kotańskim opisać, no bo to dla niego była ta praca doktorska. Już pisałaś. W ogóle nie. Ale skoro jesteśmy przy kamieniach i przy pisaniu na kamieniach, to chciałbym, żebyśmy też, Agnieszko, o tym powiedzieli, jak w tradycji japońskiej
tworzy się miejsca, w których haiku powstawało, bo one nie upamiętniają raczej poety, jak zwykliśmy to my robić, prawda, jego pomnikami i tak dalej, tylko Japończycy mają pomniki wierszy wykute w kamieniach, tak? To się nazywa kuchi, jeżeli ku też jest strofa dalej, tak? Tak jak kukai no ku, ku z kukaja. Kuchi jest właśnie tym kamieniem z wyżłobionym kaligraficznie zapisem utworu literackiego, no, albo tanka niedługiego. To jest tej wielkości mniej więcej taki dość płaski, płaska skała, na której wyżyna się, tak rzeźbi się ten napis bardzo pięknie, pięknymi kaligraficznymi znakami pisane, więc to nie jest takie łatwe. Tak. No i jest wiele, szczególnie w tych miejscach, w których bywał Basio, to po nim zostaje ślad w postaci właśnie zapisanych utworów na kamieniu. Sam miałem szczęście wędrować jego śladami, natrafiać na takie kamienie i zresztą spotykałem Japończyków, którzy starali się przybyć mniej więcej do tych kamieni, mniej więcej w tym czasie, gdzie one były, kiedy one były pisane, że, czy nawet o tej samej pełni, no tak, czy tam pozycji przeżyć. Księżyca, tak, żeby przeczytać je dokładnie w tym czasie, kiedy powstawały. No, ja myślę, że ta opowieść nasza przez letnią noc troszkę Państwa wprowadziła w te różne tajemnice samej sztuki haiku, z czego ono wyrasta, bo ono jednak wyrasta z rengi, czyli z takiego wiązanego poematu i po prostu zgromadzenia poetów, którzy wspólnie tworzyli z mistrzem. To wszystko się składało, Agnieszko, na szkołę Basio, Szofu. Jakbyś mogła powiedzieć w takim możliwym skrócie, w czym najbardziej wyróżniała się szkoła Basio? Basio już dosyć wcześnie, kiedy przybył do Edo, to znaczy do Tokio, a wtedy się to miasto nazywało Edo, z Kioto, okazał się świetnym poetą i brał udział w takich konkursach strof. No może jeszcze tego, no może można haiku, bo haiku to nawet w XVI wieku już używano tego terminu, ale to nie było takie oczywiste haiku jak dziś. W każdym razie był konkurs strof i Basio wygrywał. I ustanowiono go sędzią, to znaczy tym, który wybiera najlepsze strofy albo najlepsze ręku, w zależności od tego, co było komponowane, co było przedmiotem sędziowania. I w tym czasie, kiedy właśnie został sędzią, mógł zmienić swoje imię prawdziwe, które miał z urodzenia, czyli Munefusa, na pseudonim. Ten pierwszy pseudonim literacki, to ja już nie pamiętam, jaki był, ale można by sprawdzić. A potem, kiedy... No i potem był taki moment, kiedy go zapraszano w Tokio, w dawnym Edo, jest takie miejsce, które się nazywa Japoński Most. Taka dzielnica już, nie tylko most sam w sobie. To się nazywa Nihonbashi i jest najbardziej ruchliwą dzielnicą tokijską do tej pory. A w tamtych czasach było to jednym z niewielu traktów, które prowadziły z zachodu na wschód Japonii, czyli z dawnej Japonii, tej jeszcze w tamtych czasach kulturowo stojącej wyżej, czyli z Kioto, do Edo, do mieszczańskiego Edo i dalej na wschód, czyli jakby
trochę dla nas na północ, tak? Czyli tam, gdzie właśnie potem szedł Basio, ku prowincjom pozbawionym wysokiej cywilizacji. I Basio miał dostać miejsce na swoją prawdziwą, stacjonarną szkołę właśnie przy moście Nihonbashi, czyli w najbardziej gwarnym, uczęszczanym, hałaśliwym, dramatycznym niekiedy miejscu w Edo, które było często sceną różnych sztuk teatru kabuki, różnych historii miłosnych, awantur, morderstw i tak dalej. Ale Basio odmówił i uciekł na drugą stronę rzeki Sumida. To tak jakby ktoś odmówił posiadania szkoły, powiedzmy w śródmieściu Warszawy, na Starym Mieście, a uciekł na Pragę, czyli na drugą stronę Wisły. I tam uczniowie zbudowali mu domek. To się nazywało Basio Ang. Ang to jest szałas. Domek, przy którym zasadzili drzewo bananowe. I drzewo bananowe właśnie po japońsku się nazywa Basio. I stąd Basio wybrał sobie nowy, już jako mistrz własnej szkoły, nowy pseudonim pod tytułem Basio. Ta szkoła, bo to mnie bardzo zaciekawiło, jak czytałem twoją opowieść o Basio, że on, i zresztą przywołujesz w swojej książce Kierkegaarda i pamiętasz to jego rozróżnienie na człowieka estetycznego i etycznego. I że szkoła Basio też właściwie z takiej czysto estetycznej zabawy wierszem, jak to było do jego czasu, stworzył też ten kierunek, czy jakby taką spójnię z etyką, z postawą życiową. Tak, bo przed Basio, no ręku, ręga, tak, czyli to dosłownie znaczy pieśń wiązana przez kilku poetów. Powstała w średniowieczu, czyli w XIV wieku. I było dużo mistrzów bardzo sławnych, którzy się tym parali i tworzyli, mieli własne szkoły. I byli różni, tak, którzy chcieli robić na tym karierę i robili karierę, którzy sadzali siebie, na przykład na swoich portretach kazali się malować na tronie Konfucjusza, tak, wielkiego mistrza, no i tak. Ale pilnowali bardzo estetyki w swoich utworach, to znaczy właśnie brzmienia słów, znaczeń, poetyki, która miała być bardzo ładna, niekiedy bardzo żartobliwa, ale cały czas ta estetyczna strona twórczości była podkreślana. Natomiast Basio pierwszy właściwie zobaczył, że można żyć według zasad haiku. I w tym sensie można go, tak jak Kierkegaard, nazwać człowiekiem etycznym. Były takie... Mam tutaj, wyliczyłam takie zasady, które musiał przyjąć adept szkoły, które też jakby stanowią o życiu tego adepta. No, zręczność wypowiedzi literackiej, to dosłownie to znaczyło mieć dobre pióro, dobre narzędzie, być zręcznym. Głębokie postanowienie oddania się temu gatunkowi poezji i wszystkiemu, co styl haikai za sobą pociągał. Tak, czyli
oddać się całym sercem szkole. No, większość szkół różnych dziedzin w japońskiej kulturze i w chińskiej zresztą też wymaga oddania się całym sercem. Nawet ta pani, o której wspomniałam, ma pseudonim Mokka, która robi korektę naszych haiku, ciągle mnie przyzywa jakby do porządku tym, że przecież musisz oddać życie dla haiku, ale niestety zupełnie gdzie indziej oddałam swoje życie. Nie jestem w stanie, chociaż widzę, jak to świetnie działa, jak oni długo żyją, jak się nie martwią różnymi rzeczami, jak tworzenie haiku jest dla nich nie odpływem, tylko nie uniesieniem, tylko właśnie miejscem, które leczy różne cierpienia i tak dalej, nawet bardzo duże cierpienia jakby zamieniają się w to haiku, w których cierpienie nie jest wyrażone dosłownie, tylko poprzez symbolikę przyrody albo coś takiego i to bardzo ich uspokaja. No nie jestem w stanie poświęcić życia, chociażbym mogła, bo się tym zajmuję od 73 roku, to znaczy odkąd mam dzieci, bo w ogóle z bardzo prozaicznych powodów zajęłam się haiku. Było już dwoje dzieci, mąż Japończyk, bardzo jakby skręcający w stronę japońskiego wzoru rodziny. Pracowałam, no może jeszcze wtedy nie pracowałam, ale haiku chciałam bardzo tłumaczyć i haiku było tą formą, którą mogłam zrealizować siadając na 5 minut przy biurku. I pamiętam, że samo przygotowanie biurka, to że jest słownik, że są słowniki, książka, papier, maszyna do pisania. To było dla mnie bardzo duże uspokojenie w różnych takich sytuacjach, kiedy się martwiłam, że nic nie robię oprócz zajmowania się domem. I dosłownie mogłam usiąść na 5 minut. I ten widok przygotowanego biurka to było lekarstwo. Wszystkie bolączki, nawet tak długo nie pracowałam. No bardzo polecam przygotować sobie miejsce pracy, nawet nie do używania. I stąd się to wszystko wzięło. Tak wyciągało mnie coraz bardziej, więc w jakimś sensie pani Mokka ma rację, ale nie do końca. Odpowiedni wiek ma być. Nie za młody, nie za stary adept, który przychodzi do szkoły. Wolny czas. A więc pewien zasób pieniędzy, który pozwala nie pracować pewnie. Pewien dostatek właśnie, który pozwalał przeżyć dzień tylko dla poezji. No bo praca też polegała na tym, że no nie tylko w końcu roku dostawało się zapłatę, raczej wieczorem, tak jeden dzień pracy i zapłata. Dobra orientacja w klasycznych tekstach japońskich i chińskich i to było też coś nowego, dlatego że Basio był zakochany w poezji, w wierszach chińskich, może i w filozofach chińskich, takich jak może trochę kalecząc Zhuangzi, czy poeta Li Bai, czy poeta Tu Fu. Bardzo często Basio do nich nawiązywał w swoich haiku jednym słowem lub jednym znakiem chińskim. To dla nas do tłumaczenia jest wtedy trudno, bo trzeba przywołać tamten wiersz,
chiński. Opowieści, prozę chińską, dawną prozę i poezję japońską. Basio czytał ciągle opowieści o księciu Gendzi, zeszyty spod poduszki, zbiory dawnej, dzisiejszej poezji z X wieku. No, bardzo był rzeczywiście, kształcił się sam. Szczególnie, no tak, właśnie, ale też miał coś, co, jak powiedziałeś, nie podobało się uczniom, to znaczy zachwyt nad świeżością uczniów, którzy dopiero co wstąpili do szkoły. I to budziło tak straszną zazdrość wśród uczniów już dojrzałych, którzy długie lata spędzali, już spędzili z Basio, a on nagle preferuje jakichś nowicjuszy, z których nie wiadomo, co będzie. I bywało tak, że ci uczniowie dorośli bardzo też pod względem właśnie etycznym odchodzili ze szkoły. Więc to były takie nowe rzeczy, które Basio jakby wymagał od swoich uczniów. Ja jestem, bo mnie zaskoczyło troszkę, kiedy skromnie powiedziałaś, że jednak nie oddałaś swojego życia haiku. Ale chcę zapytać cię o to, wracając może, zamykając tą naszą część rozmowy, byśmy państwo oddali głos, może będą mieli jakieś pytania do ciebie, ale jak twoje życie jako praktykującej haiku osoby wygląda, Agnieszko? Jak to w praktyce jest, że ty jesteś praktykującą haiku? No, w praktyce nie wygląda tak świetnie, ponieważ widzę, jak prosperują poeci haiku w Japonii. Po prostu noszą ze sobą notesik i bez przerwy zatrzymują się gdzieś i piszą. No to po prostu w ciągu dnia to się leje jak rzeka. Stąd więc to twoje Iza pytanie, właśnie. Prawda, że to nie jest trudno wtedy uzbierać kilka tysięcy haiku. Ja mam od szkoły kudzu japońskiej taki wymóg, któremu się poddałam, że co miesiąc każdy inny uczeń z polskiej szkoły może przysłać ile chce, no powiedzmy 1, 2, 3 haiku, ale ode mnie wymagają 8 haiku, a to dlatego, żeby móc te haiku podzielić na 2 sędziów, mistrzów, którzy w tym czasopiśmie nas prowadzą. No i dla mnie to jest, i pani Mokka właśnie krzyczy na mnie, no jak to jeszcze nie masz? Jak to jeszcze nie masz? Chyba piszesz bez przerwy. Nie, nie piszę, nie oddałam się haiku. I wtedy jak mam wysłać, no to się skupiam, idę na spacer, piszę. Albo jak coś się dzieje, to jest wtedy lepiej, nie wiem, dzieje się zupełnie coś nieadekwatnego do haiku, coś nawet dramatycznego i wtedy coś się budzi takiego, że wychodzą haiku nie na temat tego, co się dzieje, tylko w ogóle się łatwiej jakoś rodzą, bo jest jakieś poruszenie wewnętrzne. Więc nie oddałam. To, co mnie zaskoczyło, będąc w Japonii i spotykając w końcu na pewnym etapie naszej podróży jego śladami, jego rodzinę, tam na północy, blisko Tsurugi, gdzie przy restauracji, którą prowadzili, czy mieli swój biznes, właśnie była taka gablota czy kącik poświęcony mistrzowi Matsuo Basio, ale oni bardzo podkreślali, że jest ciągłość rodzinna, to znaczy, że haiku jest właściwie takim sposobem pisania, który jest przekazywany jakby z pokolenia na pokolenie w rodzinie. Czy to się tak rzeczywiście dzieje w Japonii? No właśnie.
przepraszam, bardzo jestem zachwycona panią Mokka, o której ciągle to wspominam, bo ona pochodzi z takiej rodziny, w której ojciec, mama, tata, mama, brat, siostra, ciocia, babcia i dziadek byli poetami haiku i właściwie nie znają innego sposobu życia i całe życie poświęcili haiku. I mówi, to nie jest świat pieniędzy. To się rzadko zdarza w Japonii. No ale jednak czasopismo, jeżeli ktoś chce wysłać haiku do czasopisma, to musi wpłacić pieniądze. Trzeba zapłacić za to czasopismo roczną jakąś sumę, żeby mogło prosperować. Więc to nie jest tak zupełnie wszystko bez pieniędzy, ale haiku jest też prezentem. Tak? Może być prezentem, może być dedykacją. Można napisać na porcelanie. No, bardzo jest pożyteczną formą właśnie dlatego, że krótką. No i też zauważyłam, że trzeba czytać jedno haiku wielokrotnie, żeby wyłowić z tego haiku jak najwięcej. Że to nie wystarczy, mimo że jest tak krótkie i wydaje się proste i łatwe, to każde haiku, czyli pierwszą strofę renku, trzeba przeczytać najmniej 5 razy. I zwykle na takich spotkaniach w Polsce, kiedy jeszcze w nich uczestniczyłam ciałem, to czytaliśmy każde nasze haiku kilkakrotnie i za każdym czytaniem nabierało pąsów. To jest nadzwyczajne. Czyli też jakby tajemnica odkryta przez Kierkegaarda w powtórzeniu, prawda? On z tego zrobił całą wielką metaforę filozoficzną, prawda? Powtarzania. Proszę bardzo, może ktoś z Państwa będzie chciał się włączyć do tej rozmowy, zapytać o coś Agnieszkę Żuławską-Umedę. Bardzo proszę. Jak popularne jest haiku w Japonii? Ile osób uprawia? Tak, można to określić? No trudno określić, bo mi się wydaje, że wszyscy. Poważnie. Bardzo jest popularne. Gazety codzienne mają szpalty poświęcone haiku. Przepraszam, szpalty gazet codziennych. Yomiuri Shimbun, Mainichi Shimbun, takie są dwie najważniejsze. Mają szpalty poświęcone haiku, a też haiku nie tylko japońskiemu, ale amerykańskiemu, europejskiemu. Czasem też właśnie uczniowie polskiej szkoły haiku wygrywają na przykład skrzynkę zimnej herbaty zielonej. Kiedy się okazuje, że ich haiku jest najlepsze. I jak się jedzie pociągiem, to bardzo często widać, że wyjmują, nie wiem czy zauważyłeś, notesiki, piszą haiku, coś widzą, coś ktoś zobaczył, to zaraz to zapisuje, żeby nie zapomnieć, albo zapisuje tylko to, co widzi, żeby potem z tego zrobić haiku. No, wydaje mi się, że jest bardzo to popularne przez to, że krótkie. Chciał kiedyś Lech Wałęsa, pamiętasz, zrobić z Polski Japonię, tak. Ale chyba nie rozumiał, że to polega na haiku. Przynajmniej w pewnym, chociaż przyjaźnił się z Yoshiho mocno, że czasem politykom trudno zrozumieć, że fenomen Japonii może być oparty o mały wiersz, prawda? Haiku. W ogóle kult. Proszę tak. Bardzo. Przepraszam. Dobry wieczór. Może tak. To rejestracja. Przepraszam, że pozwolę sobie, bo przyjechałam specjalnie właśnie na to spotkanie dla pani. Bardzo dziękuję. Tę pani twórczość czytałam, bo książki znajdują się w Książnicy Podlaskiej, więc je sobie najpierw tam wyczytałam, potem jedną zamówiłam, ale ja haiku zajmuję się właściwie dzięki panu profesorowi Krzysztofowi Czyżewskiemu od 2019 roku, kiedy przeczytałam jego Żegaryszki pierwsze, potem drugie
I tak jakbym stwierdzam dzisiaj, że robię to po amatorsku, ale jednak robię. I sięgam do mistrzów i dla mnie taki mistrz, panie profesorze, z tym, że właśnie dzisiaj odnalazłam w tej przestrzeni, dzięki Państwu, to, co przez te parę lat robiłam po amatorsku, a dzisiaj nawet stwierdzam, że zostawiłam to swoim uczniom, bo już nie pracuję. Od 3 lat jestem na emeryturze, ale też uczniów jeszcze w 2019 roku znalazłam w gimnazjum i to im przekazałam. I to też dzięki panu Krzysztofowi, bo wzięłam jego książkę ze spotkania, kiedy dostał nagrodę Kazaneckiego i zaniosłam do szkoły i powiedziałam, popatrzcie, tak można skracać sobie myśli i za jakiś czas będziecie to robić w różnych sferach. Ale ja pozwoliłam sobie, bo ja to już od dawna robię jako animator, jadąc kiedyś w pociągu, konkretnie na jakieś spotkanie, to siadałam i pisałam tak. I dzisiaj pozwolę sobie tak przeczytać. Pani. Nie, to jest tajemnica, bo ja nigdy, tak samo jak dostaję dedykację od autorów, jeśli czyta autor tak przy książce, to ja oczywiście słyszę, bo tak jak ostatnio pan profesor Brałczyk mówił, to ja pani tutaj głośno mówię i piszę tę dedykację. Tak, to było w Białymstoku. Ale czasami autor mówi jakieś tak, analizując już teraz i pomijając na marginesie, mówi tak, ja tu pani napiszę, a ja mówię, ale ja sobie przeczytam później to w domu. I dzisiaj bym prosiła, bo ja napisałam takie haiku w tej przestrzeni dla pani. Właściwie napisałam tankę. Tanka napisałam, ponieważ jest tu 575 plus 77 i to dotyczy tego spotkania i tego, co ja w tej przestrzeni i w tych emocjach swoich przekazuję. I chciałabym, żeby pani to przyjęła. To też robię bardzo od dziękuję. Jakiegoś czasu. Czyli tworzę coś takiego, bo ja te talenty podobnoż miałam, ale ja przepraszam, bo ja te talenty dopiero jakby ujawniły mi się na emeryturze, bo zaczęłam się dokładnie przyglądać temu, jakie to ja talenty odziedziczyłam po przodkach. Więc na pewno odziedziczyłam to, taką prostotę i to robię. Tutaj haiku, które dzisiaj stworzyłam tam sobie siedząc w tej przestrzeni, bo lubię słuchać, a nie patrzeć raczej na to, jak się odbywa rozmowa, ale rzeczywiście to był traf. Tutaj to właśnie haiku, o której pani mówi, bym chciała, żeby pani sobie to dobrze. Dobrze, a napisać coś pani o tym haiku? To proszę mi napisać adres mailowy. Tak jest. Ja mam adres mailowy. A przykleiła pani. Moi uczniowie, niech pani napisze tam, tak, pieczątkę swoją, dobrze. Tam wiadomo. I proszę napisać. Ja wam jest. Pani Ireno, telefon, mówiłam, ale zadzwonisz wtedy, kiedy będziesz pewien, że masz do mnie pytanie, bo tak to jutro rano się spotkamy, tak, w szkole. Więc pozwolę tylko sobie przeczytać to pytanie. Jak długo zapamięta to haiku, jak długo zapamięta to czas? I tutaj pani podziękowała mi, napisałam, że w dzisiejszym spotkaniu znalazłam wartości i sens swojej amatorskiej twórczości, nie inaczej. Bardzo i dziękuję. Bardzo się cieszę. To jest właśnie to. Myślę, że taka prostota trzy, bo tak właśnie w tych trzech zawsze tam sobie coś znajduje, to można sobie pokolorować, można sobie dopisać tu, tam się robi co się chce. Także ja jeszcze, jeśli mogę. Bardzo dziękuję. I bardzo się cieszę, że panią poznałam, bo ja specjalnie przyjechałam, pan Krzysztof nie wiedział, że przyjadę, ale postanowiłam sobie tydzień temu, że tu będę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, pani Ireno. Tak jak ja. I będzie, bo często to polega tak, jak to bardzo charakterystyczne, że powiedziałeś, że czy pani chce opisu czy odpowiedzi, że haiku jakby oczekuje na odpowiedź, prawda? Że, że to jest jakby zawiązanie jakiejś rozmowy, prawda? Kto jeszcze z państwa by chciał zabrać głos w naszej rozmowie? Basio, tak mówi, jak wędrował, zrozumiałam na północ, to jak wędrował, czy miał tobołek, czy szedł, bo miał rzekomo tyle książek, ale jakie to były takie małe, bo wszystkie wiersze są małe. Jak to wyglądało, bo mówiła pani, że studiował dużo, ale tak, musiał mieć z sobą, ale tak? Czytał te
czytał literaturę, zatrzymując się w domach swoich uczniów. Natomiast, no tak przeważnie. Natomiast w wędrówce miał taki mały tornister. Trochę wygląda jak japoński tornister, taki sztywny. I w środku był papier do pisania, pędzel, tusz i taka płytka, słupka do rozcierania tego tuszu, więc przybory do pisania, zapasowe łapcie słomiane, które szybko się niszczyły i zwykle miał kimono, ale zrobione z japońskiego papieru, bo tak się robiło, właśnie to myliło mijających ludzi, dlatego że często mnisi nosili czarne, papierowe kimona, więc takie właśnie miał Basio, które nie stawały się pokarmem dla żadnych robali, bo były nasączone sokiem owoców kaki i były też wodoodporne, więc bardzo wygodne i lekkie w noszeniu i to miał w swoim plecaku. A co, znaczy w kimono, tak? Miał plecak. I ten kapelusz jeszcze. No i taką czapeczkę miał na głowie i takie portki trochę związane przy kostkach i kimono. No portretowali uczniowie właśnie. Tu jest w tej książce na początku portret i nawet napisane, kto malował. Tak. To może pokażę. Napisane, że to jest portret zmarłego mistrza i jego uczeń, który się nazywał Sampu. A w którym roku to było zrobione? No po 94 zaraz. Aha. Po jego śmierci. Tak, pewnie wystawiono ten obrazek właśnie w Tokonoma. Ja nie mam teraz przy sobie, ale wyszło takie... Wyszedł numer ilustrowanego czasopisma już chyba 30 lat temu poświęconemu Basio i tam są bardzo piękne obrazy jego przedmiotów, które używał, narysowane właśnie przez uczniów. Jego śmierć porównana ze śmiercią Buddy. Przy nim są jakieś motylki, dżdżownice, mrówki różne takie. Ale to twoje pytanie, Aniu, ja bym jeszcze rozszerzył o tą formę, bo mówiliśmy o formie renga, takiego pieśni wiązanej, ale on też uprawiał haigę, prawda? Czyli w ogóle to spotkanie obrazu z wierszem też nie było mu obce. Haiga, bo w ogóle ten styl, o którym cały czas tu mówimy, nazywa się haikai. To jest z chińskiego termin. Taki zaskakujący, można powiedzieć. Zaskakujący, nie słuchający się zasad, niezbyt grzeczny, inny, taki trochę inny. I są takie, jest malarstwo, które się nazywa haiga, bo ga to jest obraz. Jest proza w tym stylu, która się nazywa haibun, bo bun to jest proza właśnie, zdania. I wreszcie też słowo, które Państwo znają, a brzmi haijing, to znaczy poeta haiku, ale prawdziwi poeci haiku nigdy nie używają słowa haijing, mówiąc o sobie. Bo uważają, że nie dorośli do takiego określenia. Nie skąd, ja gdzie, tam może za 50 lat od razu mówią. Ja jestem tylko poetą haiku.
I Haiga, zarówno proza, jak i Haiga, czyli Haibun i Haiga, czyli proza i malarstwo, są jakby wstępem do haiku. I haiku ma rozjaśniać jakby ostatnie niezrozumiałe rzeczy w tym obrazie albo w prozie. Więc, bo jest taka tradycja w literaturze japońskiej, że powstawały całe opowieści długie tylko po to, żeby wytłumaczyć tanka, czyli krótką pieśń. I na końcu długich legend, opowieści jest tanka. Więc to samo robiono z haiku, tak? Po długiej prozie albo po obrazie, u stóp obrazu na dole jest haiku. Albo w obrazie, tak? Ponieważ haiku pozwala na zastosowanie kaligrafii, na różne dzielenie tej jednej strofy, na trzy, na dwa, pojedynczą. Imię, jest miejsce na imię, więc to wszystko ma jakiś świetny zmysł wkomponowywania takiej literatury krótkiej w obraz. To jest bardzo ciekawe. Tu też przy tym właśnie portrecie. Portrecie Basio jest. Kaligrafia jest jakby częścią obrazu, prawda? Mm-hmm. Mm-hmm. Kto jeszcze z Państwa? Bardzo proszę. Mówiła Pani o tym na początku i tak chyba też o tym myślimy. Kiedy myślimy o haiku, że jest to taka forma, która bardziej opisuje rzeczywistość, ale jej nie interpretuje. Opisuje, ale nie pozwala, forma nie pozwala na to, żebyśmy wyrażali w nią emocje nasze, tak? Tak. A no, poeci zwykle mają taką potrzebę, żeby zawrzeć emocje w wierszach. Jak to się Pani udaje? Chciałabym zapytać o Pani doświadczenie. Czy to jest łatwe, czy to jest trudne tak opisywać rzeczywistość, żeby uchronić się przed tą interpretacją świata i czy własnego wnętrza? Bardzo trudne. I trzeba się złamać. My, szczególnie Polacy, ale chyba w ogóle Europejczycy, musimy się łamać, tak? Bo chcemy jednak się pokazać i chcemy pokazać swoją myśl, filozofię, uczucie. A to wszystko ma wynikać z obrazu nakreślonego słowami. Ja tu mam, w końcu nie otworzyłam ani razu komputera, ale tam mam takie właśnie, redaguję dla uczniów, dla nas uczniów tej szkoły, w której jestem. Właśnie zestawiam haiku, które jako oryginał napisaliśmy po polsku, z tym wytworem końcowym, przerobionym po korekcie japońskiej. No i tam doskonale widać jednak różnicę między mentalnością naszą, Japończyków, którzy się chowają się za rzeczy, za przyrodę. Uważają, że są ziarenkiem piasku. A czy mogłabym prosić o przeczytanie kilku pani haiku, takich po polsku? To ty szukaj, a ja tylko Państwu zapowiem, bo słuchając i tej opowieści, i zdając sobie sprawę, że ta obecność haiku tutaj w pograniczu jest z jednej strony związana z Czesławem Miłoszem i jego zainteresowaniami i bliskością. Zresztą ojciec pani Agnieszki, Juliusz Żuławski, poeta i przez pewien czas szef Polskiego Pen Klubu, był chyba tym pierwszym, który zaprosił Czesława Miłosza, jak on przyjechał tutaj do Polski. To był stan wojenny i w ogóle tuż przed.
Tak, tak. Do spotkania w Pen Klubie, prawda? To też zdajecie sobie Państwo sprawę, już trochę nas znacie, że nasze rzemiosło w dużej mierze polega na budowaniu mostów, jak metaforycznie to mówimy, ale tak naprawdę na budowaniu, tworzeniu tkanki łącznej, czyli właściwie cała sztuka naszej pracy to jest znajdowanie spoiwa między jednym brzegiem a drugim, między jednym obiektem a drugim, między jedną kulturą a drugą. I sama istota poezji wiązanej i to, co żeśmy tutaj wspólnie czytali, zauważyliście, jak z samej istoty jest właśnie tą sztuką. To znaczy wiersz powstaje po to, żeby zawiązać spoiwo z kolejnym, z kolejną osobą, z kolejną rzeczywistością i właśnie sztuka. My żeśmy tu kiedyś dla dzieci nawet, Agnieszko, wiesz, stworzyli taką grę, to się nazywało Sejneńska gra szklanych paciorków. Ja się też zacząłem zastanawiać w ogóle teraz, czy Hesse czasem nie ukradł tego pomysłu gry szklanych paciorków właśnie od Rengi. On zresztą był znakomicie zorientowany we wschodniej kulturze. I ta gra polegała właśnie na tym, że uczniowie jakby tworzyli swoje opowieści, mieli karty, każda pozwalała im zbudować opowieść o Bazylice Sejneńskiej, o Synagodze Sejneńskiej, o Baranauskasie, o jakiejś innej postaci, wydarzeniu historycznym. Natomiast zwyciężał nie ten, który najlepiej opowiadał, tylko ten, który potrafił jedną kartę połączyć z drugą i znaleźć spoiwo między Bazyliką a Synagogą, między, wiesz, Miłoszem a Baranauskasem, prawda? Czyli ta sztuka uczenia od małego, od dziecka tego, że coś może być związane z czymś innym, czego nam bardzo brakuje. My jesteśmy bardzo jakby odizolowani czy pozostawieni na swoich wyspach. Często było takim wyzwaniem, którego staraliśmy się uczyć, ale już pewnie masz swoje wiery. Nie, proszę. Aha. Także, ale mówiąc to, chcę jakby zapowiedzieć, że ja o tym już troszkę z Agnieszką rozmawialiśmy, że prawdopodobnie warsztaty z haiku wejdą jakby w taki nurt praktykowania pogranicza i że będziemy częściej ciebie tutaj gościli po prostu. Proszę bardzo. Ja wybrałam trochę pustelnicze tryb życia, jeżeli to nie będzie odstraszające. Bardzo chętnie przyjadę. No przepraszam, już. Na przykład jest takie haiku Marii, która po polsku napisała: w zamieci płatków sąsiad rusza na pole z ciężkim sprzętem. Po japońsku, to znaczy po przekładzie, po całej tej maszynce do mięsa, wyszło: w zamieci płatków nawet traktory suną po suwiście. Bo jeszcze w haiku też jest ważne, żeby coś było, no to jak to się nazywa, słowo haigo, takie słowo, po którym widać, że to jest haiku. Coś śmiesznego albo właśnie nieoczekiwanego, coś takiego. No i takie są trudności. Na przykład Lubczyk się pnie z rywalistki do zupy w oczekiwaniu.
no to w Japonii nie ma takich skojarzeń, że w ogóle inaczej się nazywa ta roślina. I tutaj zamieniło się to na niezabudki. W oczekiwaniu niezabudki po jednej zrywa dla niego. No i za każdym razem jest kigo jedno. Traktory. Zamieć płatków. Nie traktory, tylko zamieć płatków, prawda? Popołudnie ważka goni ważkę, czy jej cień. To jest polska wersja, a japońska. Zabawa w berka, to mała ważka goni swój własny cień. To też trzeba 3 razy przeczytać co najmniej. Albo druga wersja tego samego haiku polskiego. Młode ważki to gonią, to je gonią, ich własne cienie. Jest po polsku, pociąg przyspiesza, zlewa się ze słońcem, kwitnący rzepak, a po japońsku, pola rzepaku, nie widać już granicy z wieczorną zorzą. Ładne. Ale czy to są twoje haiku, które czytasz? Nie, właśnie, tak moje są na końcu. Zaraz. To są nasz uczniów. No i tu, bo ja mam odwrotnie. Piszę po japońsku, wysyłam po japońsku, poprawiają mi na haiku porządne i to potem tłumaczę na polski, więc bardzo mi trudno tłumaczyć własne haiku na polski, ale wielkie jezioro na wskroś przeszyte krzykiem pary żurawi. Bo twoje gwizdanie w gęstwinie młodych liści zaraz tonie. Niebo i las, nawet tafle jeziora farbuje zieleń. Powrót do domu zrzuca plecak na miękką zieleń ogrodu. No, już. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Żuławska-Umeda była naszym gościem.